Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie kochani. Słowo, którym dzisiaj chcę się z wami pomodlić, to rabbi. Kiedy modliłem się tym słowem, to bardzo szybko przeniosło mnie ono w zupełnie inną ewangeliczną scenę. Kiedy pamiętacie może po zmartwychwstaniu, Maria Magdalena siedziała i płakała, gdy już Piotr i Jan odwiedzili pusty grób, przekonali się, że Pana w nim nie ma, a Jan ujrzał i uwierzył, to Maria Magdalena została przed tym pustym grobem i siedziała płacząc. I nagle obok niej stanął Jezus. No i myślała, że to ogrodnik, ale kiedy Jezus powiedział Miriam, wymówił jej imię, to wtedy Maria Magdalena powiedziała Rabbuni, mój nauczycielu. To słowo rabbi, rabbuni, to pieszczotliwe rabbuni, takie, jeśli można tak powiedzieć, no ale chyba trzeba tak powiedzieć, jest dla nas dzisiaj, dla mnie przynajmniej, takim bardzo mocnym słowem, które odnawia we mnie bycie uczniem Pana. Bo rabbi, czy nauczyciel, nauczyciel tych, których z hebrajskiego nazywamy talmidim, to nauczyciel tych, którzy za swoim rabbuni chcą chodzić, chcą go słuchać, chcą go naśladować, chcą mówić jak on, myśleć jak on, a nawet odczuwać jak on. Tak? Tłumaczymy to słowo talmidim. Więc jeżeli w nas jest takie pragnienie, by za tym nauczycielem naszym iść, by go słuchać, kochać, naśladować, by nawet myśleć jak on, czy odczuwać jak on, to znaczy, że to słowo rabbi, rabbuni, musi w nas powodować takie uczucia, odczucia gorące, tak bardzo gorące, jak właśnie w Marii Magdalenie. I tego sobie dzisiaj, sobie i wam, kochani, dzisiaj życzę, by to słowo rabbi takie właśnie emocje w nas wywoływało, ale by nie skończyło się na emocjach, ale by poszedł za tym konkret i byśmy ruszyli za Jezusem, byśmy poszli za Jezusem, byśmy stali się właśnie Jego talmidim, Jego uczniami, którzy pragną za Nim chodzić, słuchać Go, mówić jak On, myśleć jak On, a nawet odczuwać jak On. Niech to słowo nas właśnie do takiego uczniostwa prowadzi i niech nas Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.